Dzień dobry wszystkim i kategoria tego pierwszego quizu to Królowie Polski. Pytanie numer 1. Który król wprowadził Unię Polsko-Litewską w 1385 roku? Dobra, nawet nie zdążyłem przeczytać. O, ale jedna osoba. Jagiełło wprowadził Unię Polsko-Litewską jeszcze tam przed tą bitwą z Krzyżakami. Elena, brawo! Który król był ostatnim władcą Polski przed rozbiorami? Poniatowski był tym ostatnim królem, który tam później nie był jakby wybierany, nie? Więc to ten przed rozbiorami. Chciałem powiedzieć zaborami? No w sumie to samo. Z pytaniem numer 3. Który król związany jest z odsieczą wiedeńską? Tutaj też widzę i pół na pół rozwarstwienie. Chodzi oczywiście o Jana III Sobieskiego. Kto to wiedział? Elena znów. Ksawery i Ola, brawo. Który król był ostatnim władcą, ale z dynastii Piastów? No tutaj też, słuchajcie, mamy rozwarstwienie totalne. Chodzi oczywiście o Kazimierza Wielkiego, tego, który tam miał tą Jadwigę, nie? Nie miał synów, tylko miał córkę. Ola i Bodek, brawo. Brawo, brawo. Ostatnie. Pierwszy król Polski. Czy mi się uda kogoś wcisnąć na minę? Oczywiście, że mi się udało. Słuchajcie, widzę, że większość poszła w Mieszka I, ale absolutnie, no tutaj to jest takie pytanie, no podchwytliwe trochę, bo to nie był absolutnie król Polski. To był książę, to był władca, ale nie był on królem Polski, dlatego pierwszym królem dopiero był tam jego właśnie syn Bolesław Chrobry. Elena, brawo! Brawo Elena, ewidentnie miażdżącą swoją przewagą wygrywasz tę kategorię. Musimy lecieć z kolejnym quizem. Kategoria to zawody. Czym zajmował się kołodziej? Stop. Tu chyba się nie zrozumieliśmy. Słuchajcie, koło. Kołodziej, nie? Od koła. Samery! Brawo. Kto wyrabia skóry? Ale was miotam dzisiaj. Garbarz. Z czym ma do czynienia konwisarz? Brawo. Albo słuchajcie, albo szybko googlowaliście i zostawiłem za dużo czasu, albo rzeczywiście wiedzieliście, że tam cyna, spisz i tak dalej. Arek, Ola i Bodek. Brawo. Czym zajmuje się folusznik? Pogrom totalny, pogrom. Nie, tworzenie magnesów to jest zmyłka, którą ja zostawiłem. Aninami folusznik. Rzemieślnik zajmujący się wyrobem i reparacją wyrobów skórzanych. Kto? Tak, tutaj masz. Kto lepiej? Kto? Wszyscy? Ale tokarz no, zajmuje pierwsze miejsce. To ciśniemy w takim razie. Bo gdzie indziej miałbym być? Ja nie szukam, ja wszystko mam. Teraz trzymam to w rękach, bo nie chcę wypuścić już nic. Nie chcę przygód, ja ciebie mam. Pytanie numer 1. Po tym teledysku, który obejrzeliście przed chwilą, tam bawił się chłopiec samochodzikiem zdalnie sterowanym. I mam pytanie, jakiego koloru był ten samochodzik? Tutaj ewidentnie jest ten chłopczyk, który bawi się niebieskim samochodzikiem. Co w kolejnej sekwencji postanowią zrobić te dziewczyny, które tam występowały w tym teledysku? Wskoczyć do morza? Zagrać w siatkówkę? Urządzić bitwę na poduszki? Czy może wejść do centrum handlowego? No i jest, słuchajcie, bitwa na poduszki. Wtedy Elena wiedziała, teraz wiedział Ksawery. Ten jeden moment przećmiewa każdy blask. Pseudonim tej pani z teledysku to... To jest ta oczywiście Verse of Cheetah. Nie, to nie Cheetah, to nie Cheetah. Brawo. No, tutaj akurat pod tysiaku, bo to było pytanie otwarte.
Kto jest autorem wiersza z piosenki Sana? Myślę, że wszyscy tak. Oczywiście Wisława Szymborska. Ostatnie pytanie z ostatniego quizu na dzisiaj. Pamiętam zawsze ideał swój. Marzeniami żyłem jak król. Wśród marana to dla mnie dobry. Pracować nie chciałem. Jak ma na imię wokalista? Imię i nazwisko potrzebuję wokalisty, który to śpiewał. Ryszard Riedel. Wow, patrzcie co się stało. Elena, jedyneczka. Okej, odkrywam jedynkę, a pod jedynką dla ciebie piąteczkę. Elena, trójeczka dla ciebie jak najbardziej, proszę cię bardzo. Elena, a pod trójeczką dla ciebie jeszcze dycha. No a dla tokarza, słuchajcie, pod dwójką jest piątka. Dziękuję wam ślicznie za super spędzony czas. Mam nadzieję, że fajnie bawiliście. Do zobaczenia następnym razem i trzymajcie się. Cześć!